potrzebni. Kochani, będzie teraz przedstawiciel Związku Rolników 10 tysięcy gospodarstw rolnych, tych takich średnich, normalnych, średnie, normalne, to jest kilkaset hektarów, tysiąc, powyżej tysiąca, to nie są agroholdingi. Agroholdingi, zagrożeniem dzisiaj na terenie Federacji Rosyjskiej to jest to, że będzie w rękach cała produkcja rolna, ziemia, przetwórstwo jakichś 200 rodzin, 200, oni są bardzo rodzinni Rosjanie, 200 firm. To jest autentyczne zagrożenie. Dzisiaj zobaczymy sobie, że procesy związane z poszukiwaniem nowych dróg polityki rolnej, które ma służyć i społeczeństwom, i poszczególnym państwom, są procesami, które są wspólne dla Zachodu i Wschodu. Zresztą Rosja, Federacja Rosyjska poszła drogą śmierdzącego, zdegenerowanego Zachodu. Rosja zachorowała w latach 90., początek lat 2000 na Zachód. No i płaci tą samą cenę, tak samo jak my Polacy, tą samą cenę. No, dzisiaj Rosja na szczęście jest otrzeźwienie, szczególnie związane z tym konfliktem. Rosja idzie w kierunku uzyskiwania własnej suwerenności, własnej identyfikacji, odrzucając zarazę, która przylazła, tak jak Bolszewia przylazła z Zachodu, tak dzisiejsza wartości tak zwane zachodnie, to wszystko, o co tutaj jest taki bój, chwalenie się, to zaatakowało, zainfekowało tak samo Federację Rosyjską, ale dzięki Bogu oni się już z ich punktu widzenia otrząsają, a my patrzmy, jaką drogą, obserwujmy, jaką drogą trzeba podążać, bo dzisiaj na szczęście mamy jeszcze szansę. I tutaj pozwól. I co w ogóle nie tak. A to jest swobodna prasa, wolna prasa. Z gościem naszym w studii, przedstawicielem Obywatelskiej Organizacji Federalny Sielsowiet, Wasilijem Aleksandrowiczem. Federalny Sielsowiet. Andrzejem Ilichenko, здравствуйте. Очень рад видеть вас у нас в студии. Василий Александрович, ну что, дела плохие, между нами говоря. Тут министр сельского хозяйства Оксана Николаевна Лут сказала, что надо к высшим силам обращаться, чтобы озимые посеять зиму. Так, пан Мельниченко, он по просто спанялый представитель рольников российских, szczególnie тех за Урала, z tak zwanych, jak my określamy, obszarów rolnictwa syberyjskiego. I kochani, z tym, że jako polski polityk oceniam go, że on nie do końca rozumie rzeczywistość polityczną. Ale powtarzam, jest to zresztą tak jak wielu przedstawicieli rolników, obojętnie czy oni są w Francji, w Niemczech, świetnie są w układzie własnej polityki rolnej, ale nie do końca rozumieją tak zwanie horyzontalnie, co się dzieje w świecie i wówczas, jeżeli nie mamy tych dwóch wartości na siebie, nie nakładamy, no to ciężko być sprawczym. Tutaj pani redaktor, dosyć też ciekawa, mówi o tym, że pani minister Federacji Rosyjskiej, no cóż, biorąc pod uwagę trudne zasiewy, tak jak u nas, jesienne, susze, a oni także mieli na sporym obszarze powódź, no i że trzeba modlić się, wzywa pani minister Federacji Rosyjskiej Rolnictwa, no chyba wiceminister, modlić się do Pana Boga, zwrócić o pomoc. No i tutaj pani redaktor swoiście to podsumowuje. Что делать? Молиться надо? Ну, или как? Засуха, к высшим силам будем охранять? Она говорит, свечки надо жечь. Ну, так, мови, trzeba się modlić, wyższym siłą zwracać, nie świeczkę, to jest wierze wschodniej, wierze prawosławnej, zawsze takie wotywne zapalenie świecy, надо zapalić świecę. Raz minister mówi, надо поджечь. Tak, jak pani minister mówi, надо zapalić świeczkę. Полезному министру.
Министерства. Вы знаете, я думаю, еще надо журнал «Оракул» приобщить. Что там говорят по поводу видов на урожай? Я вот картишки. Проszę, czyli jak gdyby wróżby zrobić. Jest fajne dworowanie, ale oni faktycznie to jest ten dysonans między władzą a co się dzieje rzeczywiście, jakie są problemy w rolnictwie. Federacji Rosyjskiej jako państwie, gdzie jest swoboda słowa, wypowiedzi, u nas czegoś takiego nie ma, zresztą klakierzy, to chyba ty jesteś w stanie ocenić, klakierzy polscy, izby rolnicze, związki zawodowe, te wszystkie, no przecież oni razem się z tymi swołoczami od władzy. Niczym się nie różni. No tak, tak. I dogadują. Tu jest, oni stawiają, Rosjanie, swoje sprawy. Ostro, zresztą sytuacja jest poważna. I teraz posłuchajcie, pan Mielniczenko, a pan przewodniczący opowie o modelu. Oni przygotowali taki program, który prezydent Federacji Rosyjskiej zgłosił się, rolny, podobnie jak my. Oni to chyba zrobili w 2014-2016 roku. No i między innymi użył tam modelu rolnictwa polskiego. Proszę Państwa, my to Państwu pokażemy, później podsumuję jako wzór dla rolnictwa, tego naszego normalnego rolnictwa, prawdziwego, rosyjskiego, gdzie posłużył się przykładem pozytywnego rolnictwa polskiego. No i tu zobaczymy, no, po jednej i po drugiej stronie ludzie ulegają potężnej manipulacji, ale to pięknie usłyszeć i porównać. Jest 7 razy меньше по территории нашей не Черномория, потому что Польша, мы тянулись на уровень Ирландии. На самом деле мы хотели сделать... Tu w mleczarstwie Rosja, że chcieli osiągnąć poziom produkcji irlandzkiej, biorąc pod uwagę potencjał. Польша это будет супер, потому что Польша в 6 раз, не, 7 раз меньше по территории нашей нечерноземной зоны, является тоже нечерноземной зоной. Она имеет голов 6 миллионов 140 голов. Ого. В том числе только коров 3 миллиона. Jasne. I teraz, kochani, pan przewodniczący żyje tak, jak Polacy żyją w propagandzie, tak widzicie biedni Rosjanie. Jak opowiadamy, różne tam modele porównujemy. I teraz jest tak. Polska ma 14 milionów hektarów użytków, pastwiska łącznie tego, 10 to milionów hektarów to jest ziemi ornej. Federacja Rosyjska, zagospodarowując tylko 12% swojego potężnego, największego w świecie terytorium ziemi, ma prawie 190, chyba 6-8 milionów hektarów, więc panie przewodniczący, 10 milionów hektarów do ziemi ornej, bo wy tam jak zechcecie pastwisk, to jeszcze 200 milionów hektarów, to już macie 300-400, tam nie ma znaczenia, w każdym momencie milionów hektarów. O tym po prostu mówię i to są, wiecie, kochani, fakty. W związku z tym 20 razy, panie przewodniczący, my mamy mniejszy areał ziemi ornej do minimum, do zagospodarowania, a realnie, gdybyście wykorzystali potencjał, to i 50 razy i tak dalej, i tak dalej. I teraz, bo tutaj będzie mówił dużo o mleczarstwie, wskazuje, że Polska tyle razy mając mniejszą powierzchnię, ma taką produkcję, w tym wypadku mówimy o tym, o wielkości stada bydła i twierdzi, że mamy 6 milionów sztuk, z czego 3 miliony sztuk to są krowy dojne, to jest liczba krów. No gdybyśmy mieli 3 miliony krów, to podejrzewam w granicach 8 milionów w ogóle, że byśmy mieli całej produkcji. A fakty są następujące. Panie przewodniczący, w Rzeczpospolitej Polskiej jest tak w granicach 1 800 000, 1 900 000 sztuk krów, co jest oczywiście tragedią i dramatem,
a cała wielkość stada już tak zwanej rogacizny z zakupowanymi dotychczas cielakami z zewnątrz, gdzieś tam z Łotwy, Litwy, diabli wie skąd, no przecież swoich nie macie, by mieć nie możecie przy takiej produkcji stada wielkości hodowli stada podstawowego, to jest w granicach 4 milionów sztuk. No i tutaj to jest te kwestie manipulacji. A za счет чего? Производство молока она делает 10, ну как за счет чего? У нее 2 миллиона крестьянско-фермерских хозяйств. То есть за счет мелких хозяйств? Конечно, вот ферма 30 голов, вот 50, и вот они у воеводства. Panie przewodniczący, 2 miliony to już nawet na papierze Polacy nie przedstawiają, bo tych, którzy gdzieś tam sięga po dopłaty, to 1 700 000. Natomiast prawdziwych gospodarstw, które jeszcze żyją, się utrzymują, ostatnie placówki Rzeczpospolitej Polskiej w granicach 200 na dzisiaj, 220 tysięcy, 230, to są tak zwane gospodarstwa towarowe, tysięcy, nie milionów, panie przewodniczący, Polacy, a jeszcze tak ze 150 tysięcy możemy liczyć te, które dogorywają, zresztą biorąc pod uwagę demografię i tak dalej. My, panie przewodniczący, jesteśmy na skraju katastrofy. No ale dla pana przewodniczącego w Polsce 2 miliony sztuk, 2 miliony gospodarstw, które mają po 30-50 krów. No akurat takie są, polityka rolna, szczególnie teraz, w tym roku, wykończa ze względu na pasze i tak dalej, i przyjęty model przeakceptacji Polaków, polskiego społeczeństwa. Panie przewodniczący. W rejonie, jakby, da, oni objedyni w jeden rejonny kooperatyw mleczny. I stoi z pomocą государства, или сами они сделали, но только они не везут какого-нибудь там условного, там будем говорить, хозяина, которому государство все дает, он стоит... Oj Boże, że kooperatywy, czyli złodziejskie spółdzielnie, którymi zarządzają sami złodzieje, polscy rolnicy, złodzieje, bo obserwuję w znakomitej większości niestety sami żeśmy, my mamy tendencję do rozwalania, nie wiem czy to bolszewicy z urodzenia, do rozwalania własnego państwa. Tam przynajmniej jak były państwowe, to oni też rozwalili. Dzisiaj jest ta autorefleksja rosyjska. W Polsce, no nie wiem, jest tego typu zepsucie, degeneracja. Biedny on myśli, że w Polsce są te spółdzielnie, kooperatywy, że państwo tutaj też wspomaga, państwo tak stoi na straży, między innymi Ardanowski z Romańczukiem, to jako państwo ministrowie to jeszcze bardziej pomagali, jak się rozgrabia ten majątek. No i no to jest ciekawe, wiecie, podejście. Milionny mleczny zawód i potem obdzierają tych chrześcijan po 22 rubla, skupają w nich mleko. No, a tutaj on pokazuje, jak w Rosji jest, no, że to potężne koncerny, no nie prywatne, bo tam prywatne są, tam nie ma tego. U nas to spółdzielcze i tak kroją. Przecież Szczegrajewo, no jak oni kroją sami siebie, to złodziej na złodzieju, czy Wysokie Mazowieckie, a czymżeż to się różni przy akceptacji rolników? No tam przy akceptacji z kolei społeczeństwa potężni oligarchowie. A Polska stroja, dawaja gospodarstwne pieniądze, chrześcijańską fermerską kooperatywę, da? Она отдает собственность хозяев, именно крестьяне хозяева, именно они управляют своим. Они определяют цены на будущее, на сегодня. Именно они решают, почем будет. Wspaniała fantazja o polskim rolnictwie, że tutaj... A może uda im się u siebie to wprowadzić? Nie no, ale oni chcą tak wprowadzać, no dobrze, że mówi, natomiast czegoś takiego, daj Bóg, czegoś takiego oczywiście, kochani, nie ma. Jak to finansowane jest, jak to my jako Polacy ustalamy ceny na przyszłość i mamy gwarancje, a oni naprawdę są rolnicy rosyjscy, a szczególnie ci mniejsi to 100 krów, 50, 200 dojeni przez oligarchów, przez te koncerny. W Polsce idzie to w tym samym kierunku. Потребители у них покупать молоко. Они же понимают, что если они завесят цену, у них не возьмут. Вот. Ну так, нормальная релация рынковая. Но это репутация они пропали. Поэтому у них качественные продукты якость питания, очень как молочные, так и мясные, потому что это производят люди, не машины. И у них корова,
является животным, коровой, кормилицей, а не... Ogólnie o tym, jaka jest funkcja, rola, jak powinno rolnictwo wyglądać, już na szczęście te kłamstwa o Polsce zostawił. Maszyny dla производства technologicznego mleka, technomleka, a nie będziemy... Krowa to nie jest maszyna dla produkcji technicznego mleka. Mówię normalno. Корова должна пастись, корова должна быть на солнце, вот, значит, все, то есть вот. А у нас загнали три... Корова повинна все, пасть, быть на солнце, так у нас в Польше, видите, или кров выходит на землю. А что в этой России сделали, смотрите. 4000 голов в одно и погнали в антибиотиками поле. 3000, 4000 кров в один комплекс, у нас по килькасет, 500, 600 и загнали в один и антибиотики. Биотики. Шуруем ее и монокор. Круглый год. Ну, и монокор. Тот, кто пробовал молоко 30-40 лет назад, понимает, что это другой вкус. Ктось, кто давал карме с 30-40 лет кровам, то зупевне иная якость. То есть непорувнание. Совершенно молока стал. Я совершенно пробовала. Другой я вкус, помню. Товарищи. Совершенно другое молоко. Это другие корма. To inna zupełnie była karma. Towariście, jakie to fajne słowo. No to mleko u krowy na języki. Mleko u krowy jest poprzez język, poprzez tego. To co je. To co je. Tak, takie mleko produkuje. Aleksandr, a вот такой вопрос. Fajne jest mleko, pytanie. Mleko, это ведь еще молочные продукты. Это сыры, это творог, сливки. Tak, а вот... no, że mleko, jakie to są produkty, pani redaktor wymienia. My сейчас na pierwszym miejscu w мире, по-моему, po производству сыров. A как так получается, что с молоком у нас все плохо, а сыры мы... Из чего мы эти сыры делаем? Я думаю, с порошков, в основном порошковое молоко идет. Pani redaktor mówi, że... Rosja, Federacja Rosyjska, która ma problemy z mlekiem, faktycznie, i to wcześniej było i w innych programach, no jest pierwsza w produkcji serów. No, pan przewodniczący się śmieje, jest to niemożliwe. No oczywiście, jeżeli bierzemy pod uwagę z mleka w proszku, które także jest gdzieś tam skupowane i tak dalej, to jest rzeczą na zewnątrz, czyli importowane. Czyli, no, czyli wówczas plus oleje palmowe, no to wtedy jest ten ser, fakt. To jest lepsze nie brać. Ono rozstanawia i szuruje tak. Lepsze nie brać. Bardzo mnogo syru, prosto dobawki, wszystkie możliwe. Tak, wszystkie dodatki. Пальмовое масло. Пальмовое масло, оно же нормально как бы делается, все, что не отличишь. Вот. А вкусовые добавки добавили, супер. А потом все. Онкологи жалуются, что рост... Я не знаю, как же... А пусть онколозы и так далее, что взрост, мовим, захворований онкологичных. Онкологи на что жалуются, я не знаю, но мы таким образом, вот кушая все это, мы накопим в себе столько антибиотиков, что нас и лечить врачи не смогут скоро. Почему? Ну, потому что идет накопление, вот, потому что животные вот колятся антибиотиками, если их не колоть, они умрут, вот, потому что они скучены в одном месте. Это не на анимации. Ясно. И тут я мови вообще о отпорности антибиотики, то есть nie dadzą rady lekarze antybiotykami, bo jest takie nagromadzenie w surowcach i w przetwórstwie. W przetwórstwie też, no bo żeby bakterii odpowiednich nie było przy produkcji serów i to się dzieje w Polsce. Co się do mleka na poziomie mleczarni dodaje? No właśnie, wiemy o co chodzi. Tak. No i tutaj przewodniczący przestrzega przed tym. Malinkie хозяйство, które można kupić. Мясо у нас накачано 100% с антибиотиками. Wszystkie mięso, mleko u nas, czyli w Rosji, na 100% na antybiotykach. No, w Polsce oczywiście, że nie, powiecie. Какое мясо-то покупать, расскажите. Не кушайте тогда. Jakie mięso, panie redaktor, więc pyta, należy kupować? No, przewodniczący, w ogóle nie jedźcie. Не замороженное, может быть, или где покупать? Любое мясо у нас с антибиотиками. Каждое мясо. То есть ехать к фермерам и покупать выходит? У нас почти фермеров уже нету, которые бы могли обеспечить нам мясом. Так. No to może co, pojechać do gospodarstwa, a w Polsce pojechać do gospodarstwa. Gdzie są te gospodarstwa? Przecież mamy tutaj, no jest obojętnie, jeżeli na gminie znajdzie się 2, 3, 4 gospodarstwa, w których coś można kupić i to zrobione w sposób normalny, w ogóle nie mówię o żadnej ekologii, bo to jest po przykrycie właśnie takiego modelu, niby tak zwaną niby ekologią, bo to nie jest coś,
co jest rozwiązaniem dla jakiegokolwiek rolnictwa. Mówimy zresztą, patrzcie, czytajcie Narodową Politykę Rolną w Służbie Solidarności Żywnościowej, macie wszystko i walczcie o nią, wy. My i tak dajemy sobie radę też prywatnie, w związku z tym, no cóż, ja nie chcę być samobójcą. Ну, в приличном количестве. Мы Россияне мają то само. И курица, и телятина, и говядина. Да, куры są najgorsze. Polskie, rosyjskie, tam nie ma znaczenia. Wszyscy tak samo. 100% antybiotyki. I pamiętajcie też o jednej rzeczy. Drobiarstwo w Polsce jest skończone ze względu na wysokie ceny energii i otwarcie rynków międzynarodowych, między innymi z Ameryki Południowej, z Afryki, także jakakolwiek Ukraina nie zostanie, także tam będzie taniej produkcja, ale szczególnie z tych terenów. Więc no oczywiście zostanie tych potężnych koncernów, bo oni tutaj będą truć na tak zwany rynek lokalny. Przecież rynek konsumentów 30 paru milionów jest wspaniałym rynkiem. Natomiast eksport Polski w zakresie, i faktycznie taki był, drobiarstwa, jest w najbliższych latach skończony. Wspomnijcie. Patrycie, przyrodę obmanywać nie można. Pani Patrycjo, przyrody nie można okłamywać. Rosła nie 80 dni, jak раньше, a 35 dni, jak сейчас, to ją надо колоть. Ей надо давать анаболики. Żeby kura rosła nie 35 dni, 80. Zrosta. То есть вот как спортсмены мышцы накачивают, допустим. Выше, лучше, быстрее. Конечно, да. Czyli hormony wzrostu i takie pasze. Если вы хотите, чтобы корова не упала, если вы хотите, чтобы свинья росла 90 дней, а не 180 дней, вы должны... No tak, jeżeli świnia 90, а не 180 дней. Должны дать гормоны роста, гормоны роста. Ale pół roku od warchlaka 180. Nie, broń Boże, całość, bo dzisiaj od urodzenia są w stanie zrobić w ciągu 5 miesięcy tucznika. Hormony rosną. Все, то есть улучшатели, улучшатели, улучшатели. То есть это немножко смена самого продукта питания. Честно говоря, смена, я не знаю, насколько он вредный. Продукты споживчие. Вот, я так смотрю, ничего, люди ходят нормальные, все. То есть... Patrzę, że nie rozumie tego, no ludzie póki co chodzą jeszcze normalnie. Jeszcze. Местами иногда здоровы. Вернемся на 50 лет назад. Cofniemy się 50 lat temu. Ja nie mówię, że to tam nie było wszystko w porządku. Ja nie pamiętam, żeby u nas doma było trzy tumbeczki. Ale nie pamiętam, żeby trzy tumy jakichś różnych tabletek i tak dalej. Takiego nie było. Nie było, потому что мы ели другую продукцию. Сегодня что не поешь, вот надо идти сразу. Ну даже смотрите. Inne jedzenie było. Чтобы мы не говорили, мы телевизор же смотрим. Czy my oglądamy telewizor? Pani redaktor, nie. Wy тогда рекламу не знаете. No jak nie, no dokładnie, nie wiesz co się dzieje, reklama. No nie wiesz jak ludzie, czym się zajmują. Trzeba telewizor oglądać. Дело в том, что всегда на экранах, у нас на наших каналах идет, вот, знаешь, вот, если ты съел русскую курочку, сразу покупай мизим. Tak, jeżeli ty zjadłeś ruską kurę, to od razu rosyjską kupuj tabletki, magnez i tak dalej, bo to jest potrzebne. Uzupełniaj prawdziwe jedzenie. Skąd my to znamy? Tak, to jest, wy rozumiecie, że my nawet w telewizorze rozumiemy, że bez tabletki naszą jedzą nie można kuszać. Tak, że bez tabletek nie trzeba jeść. Kupił kurycę i zrazu nie wiem. Tak. Inaczej wszystko, ty propał. Поэтому, Ира, это такая наша жизнь. Мы в состоянии, Россия в состоянии восстановить и произвести всю продукцию. Мы имеем такую огромную территорию, мы в тройке лидеров по ПАК. Показывает так, что мы имеем такую территорию в свете, в трех лидеров земли, засобов земских. Которая обладает огромным количеством. Мы на втором месте по плодородию в мире. Tak. Strona nasza jako baśnia, plodorodia na wtorym miejscu. Drugie miejsce. Na pierwszym Ukrainą. I przy tym siedzimy i molimy. Da, i przy tym вот так вот, да. Но если бы сегодня нашлись люди, которые понимают, что такое село, которые понимают, что... Gdyby się znaleźli ludzie, politycy, którzy rozumieją, co to jest wieś, rolnictwo, село. Город его съел. Że miasto zjadło wieś. No, ciekawe. SWO его доело.
No, wojna, która jest obecnie, specjalna operacja wojskowa też zjadła, zaraz powiem. Na samym деле, my же ведь это понимаем последствия какие, когда с одного села уходит 11 механизаторов. Z jednej wsi, zresztą nie z gospodarstwa, 11 mechanizatorów do armii autentycznie. Kochani, rolnik, rolnicy dzisiaj, którzy operują sprzętem i także elektronicznym, to jest szybko przygotowany zresztą rolnik. On wie, że rano może wstać. Takiego z bloku nie obudzisz, tam nie ma o czym mówić. To jest mięso armatnie na dzień pierwszy. W związku z tym wsad do okopów. W związku z tym rzeczą naturalną, że Polacy się też przygotujcie, że no ale ci ludzie ubyli z gospodarki narodowej. To oznacza, że больше комбайн не может ехать ничего. То есть это важно. Nie ma, poszli chłopcy na czołgi, to nie ma na kombajny. Ona rwanula, zarplaty, wszystko. No oni że uszli z narodnego chozaństwa. Z narodowej gospodarki. I kadry polnościu my prowalili tym dzielom. Tak вот, no ja... Już nie będziemy wszystko zawiązywać, ale no, to zawiązane na demografii bardzo silno, ponieważ вот to село, które Federalny Сельсовет предложил, вот так, jak my предложили... Znaczy politykę rolną i tak zwaną wiejską federalne władze przedstawiły projekt. Oni mają swój, tak jak my. Małoetażne строительство. No piękne projekty też między innymi. Proszę, w stylu rosyjskim. Nie te dziadostwo, co... No, wszystko powinno być krasiwo i хорошо. Wszystko tam powinno być piękne внутри, лучше, чем город. Dobrze. Teraz z tego jeszcze jeden szybki materiał, żeby nie było, że to... kochani, bez względu na to, w jakim jesteśmy państwie, to nie ma najmniejszego znaczenia. Problemy związane z rolnictwem są problemami czy wschód, czy zachód. Są problemami, które dotyczą nas wszystkich w sposób podobny. Teraz damy tutaj kolegę. Które dotyczą w nas, tak. Chcesz walczyć, chcesz przeżyć, proszę, jest konto, dajecie na walkę. Ci, którzy odwagi nie starcza i tak dalej, to tak samo jak na amunicję. Zamiast do powstania, to przynajmniej się opłać. Tutaj jest bardzo interesujący, nie pamiętam, Krasna jak granica, a to chyba Toćka z Renia, punkt widzenia taki bardzo publicystyczny, bodajże Radio Alfa, twardo jadą po rzeczywistości. Tam publicystyka jest bardzo otwarta, wspaniała, jeśli mówimy o Federacji Rosyjskiej. Ja chciałbym, żeby Rzeczpospolitej Polskiej była tak otwarta. To jest, получается, вместо увеличения мы каждый год получаем уменьшение производства молочной продукции. Ten jest Wiktor Taranin, молочной produkcji. Aha, że produkcja moczna każdego roku zmniejsza się po głowie, także podstawowego stada bydła się zmniejsza. On jest szefem jednego z dużych gospodarstw, no chyba takich trochę, może nie agroholdingu, ale potężnych gospodarstw rejonu moskiewskiego i rejon moskiewski to w rozumieniu sama Moskwa i tak zwane przysiłki, 15 milionów ludzi, ale szerzej można, jak koledzy oceniają, zarówno rejon moskiewski, jak i Sankt Petersburga z punktu widzenia produkcji żywnościowej, to liczą po 30 milionów, łącznie 60 milionów, na 140-milionową populację rosyjską, to widzimy, jak konsumpcja produktów rolno-spożywczych tam wygląda. I my w średnim sobie, jeśli mleka производим, gdzie to 220-230, a norma gdzie to 330-340, to jest nam mleka nie dostaje,
a вместе z tym Rosyjska Federacja... Aha, i tu jest bardzo ważna. Norma na żywnościowa na obywatela, to jest u nich, zobaczcie, jest wyższa, bo 220, my nie mamy pełne, na Polak tego, tej trucizny wypija, bo niestety, ale to jest, sama wiesz, no, w większości niestety trucizna, to co jest tutaj podawane, nie ma nic wspólnego z mlekiem. Natomiast norma Federacji Rosyjskiej na obywatela jest 320, no i oni 100 litrów mleka w dalszym ciągu nie jest taka konsumpcja, nie mogą do tego, żeby organizm mógł funkcjonować. Ja powtarzam, mleka, a nie tego, co państwo utrzymujecie, czy też Rosjanie. Уменьшает i dalej się zmniejsza. I об этом, к сожалению, нигdzie ничего nie говорится. Все говорят, что все замечательно, все хорошо. Все tak, władze wszyscy mówią tego, Polacy, telewizja, Polacy, przepraszam, to Rosjanie, telewizja, skąd my to znamy, wszystko jest w porządku, nic się złego nie dzieje, onkologia święci sukcesy. Tutaj jeszcze jakaś... Московская область, еще Разин был министром сельского хозяйства Московской области, обещал там к 2020 году, хочу остановиться, я вот спрашивал, властелин Машин, руководство, мне говорил, что чего такие дорогие комбайны? Ага, для чего машины такие дорогие? Они неплохие его доделали, вот, работа вот в этом году, у нас вообще без перебора. Ale to chyba наш... что... Chyba chodziło tutaj o ten... Golcel masz to nasz Chomlowski, znaczy nasz w rozumieniu z Republiki Białoruskiej, bo wspaniałe kombajny, o tym dokładnie na pewno mówi. Dlaczego one takie drogie? A jak my możemy zniżyć sobie stojność, jeśli my kupujemy metal dla производства techniki praktycznie w dwa razy drożej? No tak, ale jak można zmniejszyć, jak metal dwa razy droższy jest, który oni kupują, no ale metal kto produkuje? Federacja Rosyjska, energia wzrasta, kto produkuje energię? Federacja Rosyjska. No także mają niesamowite ilości dylematów. Ja wiem, że ty już mnie śpieszysz. To wszystko rozumiem. Teraz jeszcze dam nasz pan dyrektor to. Teraz jeden z doradców naukowych. Niech to jest bardzo ważne, bo my nie mamy, żyjąc w tym łagrze, obozie informacyjnym, w którym jesteśmy, nie mamy w ogóle pojęcia, co się w świecie dzieje. Nasza система госуправления nie справляє się своїм обязанностям. Вот в чем заключается главная причина. Посмотрите, она это происходит потому, что оно несменяемость. Давайте мови о причинах того, що се діє. Іменами. Несменяемость власти. Одні і ті ж люди во власті 25 років. Мови о причині того, що се в ogóle діє в тій шолниці. Єдні і ті самі люди 25 лет у тій самій владі. Ходить тут о урядників. Тобто 25 лет. В 21 веке. Это целая вечность. В 21 веке 25 лет в укладе, как бы 21 веку, 25 лет – это целая вечность. Меньше, чем 100 лет в 20 веке. О, то как в 20 веке, как кто-то 25 лет есть у власти, то так, как бы был 100 лет у власти. Ну, то есть неможливо, но, але показывает, как свет приспешил, и одну из причин. И вот получается, что вот Китай, он вышел из нищеты, он был намного беднее, слушайте, чем Россия. Порównание właśnie России с Хинами. До начала реформ. И ему понадобилось два раза меньше срока, чем эти 25 лет, чтобы выйти в мировые лидеры. Понимаете, в чем дело? Почему? Смотрите, дуже мені часу і стався перший, осягнув привудство слова лідера, не вживам, стався przywódcą w układzie światowym, w produkcji, pierwszeństwo uzyskał w produkcji właśnie między innymi rolnej. To w ogóle produkcja chińska rolnicza to jest na inny temat i zupełnie inny model. I to, co mówi o efektywności władzy,
Co z tego, że ten biedny rolnik ciężko pracuje, jak ma zawaloną politykę rolną, to o czym możesz mówić? Jego власти, a na wyższe, w общем. Потому что там коммунисты у власти. Да. Немного, да, ciekawa uwaga. Видела? И самое главное, нет ни одного как бы факта, свидетельствующего о том, что завтра будет лучше, чем сегодня. Можем встретиться через 10 лет, я вас уверяю. Nie ma żadnego dzisiaj dowodu faktu, że jutro będzie korzystniej. Nie ma na to. W tej sytuacji, jeżeli też nie dojdzie do takich zmian, jak myśmy też mówili, po prostu czeka katastrofa. Zresztą widzicie, to nie jest tutaj jeden, też będzie naukowiec. Bardzo, bardzo ciekawy człowiek. I po prostu warto, żebyśmy utrzymywali kontakty, rozmawiali. Mam nadzieję, że my jako Partia Polityczna Front podpiszemy z bliźniaczą partią po stronie Federacji Rosyjskiej, partią, która jest w Dumie, w Parlamencie Federacji Rosyjskiej, nawiążemy kontakty, a może nawet podpiszemy porozumienie, żeby wiedzieć, co się w świecie dzieje. Tak, zostaje 60%. Jeśli my mówimy, to jest nie chleb, nie kombajny, не какое-либо другое изделие. Это не сферический конь в вакууме. Оно находится в тех экономических условиях, которые есть. Так, bo tu właśnie cena chleba wzrasta o 60%. Przypominam, że specjalna operacja wojskowa spowodowała, że ludzie dostali dużo, dużo pieniędzy. To znaczy ci, którzy są żołnierzami, bo tam spora ilość, rodziny, odszkodowania, ruszył kompleks zbrojeniowy, więc z tego punktu widzenia gospodarka się rozkręca, no i sporo więc kasy, więc rzeczą jest naturalną, że jest tak zwany wzrost cen. Tutaj jeszcze bardzo interesujący człowiek, szef zakładów maszynowych. Naszych maszynostrojicieli. A потому что обнищали... Takich, no oczywiście, w naszym rozumieniu prywatnych. Покупатели. A kto u nas покупатель? A u nas покупатель na samym деле это отечественный фермер. Отечественные средние и мелкие... Tu mówi o tym, że jaka jest sprzedaż. Właśnie na przykład ich maszyn, ojczystych, rosyjskich. I mimo że w Rosji sektor rolny prawie w 50%, to zależy od struktury, 50-70% jest zaopatrywany przez maszyny pochodzenia rodzimego, rosyjskiego. No co w Polsce? Nie chcę mówić. Mamy wstyd i hańba za coś takiego przy naszym potencjale rolniczym. Nie wiem, to będzie 20% i szajsu. Do tego, żeśmy się, daj Bóg, doprowadzili, a w ciągnikach już nic. Teraz płaczecie nad tym, że ursus. Rok 2019, pan prezes Zaryjczyk, u niego biuro. I kto jest winien? Wy wszyscy jesteście winni. I siedzi i mówi, panie Krzysztofie, panie ministrze, pan, jak on... Morawiecki, z Jagiełło i tak dalej. To są ludzie, którzy mnie wykańczają. I po kolei, i nieważne, czy to PSL, PiS i tak dalej. Po kolei niszczy się polską produkcję zakłady, bo ma zarobić John Deere i inny. Wiemy o co chodzi. I tutaj on mówi, że ci, którzy maszyny produkcji rosyjskiej kupują. To są rolnicy średni, mniejsi, a te wielkie holdingi, oni bazują na sprzęcie zachodnim, technologiach zachodnich i nie są dla nich partnerem. Потому что крупные агрохолдинги, они изначально строят свои технологии на импортных и западных технологиях и машинах. I u nas... Tutaj jest ważne, słuchajcie, jest to koparka. Ten człowiek zbiera pieniądze, rzutki, tak jak my najróżnych złodziei zbieramy w Polsce. On zbiera rzutkę narodową obywateli Federacji Rosyjskiej na projekt. Oni chcą wszystko, Rosję stać na to, żeby
Wszystko tutaj, co w tej jest koparce, bo mają te same problemy, zresztą wiemy, koparko ładowarek, jest to bardzo konieczny sprzęt. Wiemy, jakich są produkcji, od Chin zaczynając po różnego typu zachodnie. I oni zbierają na własny projekt, taki już chyba to jest na ukończeniu, że tu żadnej części, żadnego elementu nie będzie, który nie jest produkcji rosyjskiej. Dobrze, dawaj już tego, powoli zbliżamy się do końca. No tak, musimy zrozumieć, że żyjemy w świecie, którego nie ogarniamy. Dosłownie, nie ogarniacie, co się dzieje. Wszystko, co w naszym państwie miałoby służyć, żebyśmy żyli w rzeczywistości, wszystko służy fikcji. Dlaczego? Bo część boi się zmierzenia z rzeczywistością, tego, co się w najbliższym czasie stanie, a pozostali korzystają z waszej nieświadomości, niewiedzy. Problemy z kolei w rolnictwie i w ogóle gospodarcze są problemami, które szczególnie, w cywilizacji białego człowieka, w układzie europejskim, a układ europejski od Rosji się zaczyna, są to same. My mamy to same. Zupełnie inaczej i to jest inna kwestia. Dużo jest oczywiście podobieństw, ale wierzcie mi, że też to są dwa światy. Świat gospodarki azjatyckiej, gospodarki i kultury europejskiej. Mam nadzieję, że Państwo weźmiecie się do roboty. Powtarzam, my nie jesteśmy dla edukacji, informowania, tylko instruktażu do konkretnej politycznej roboty, bez której nie da się przeżyć. I kolejny raz powtórzę. Po Panu Bogu najważniejsza, druga jest co? Polityka. Dziękuję.